1 lipca godzinie 21:36 powiatowe stanowisko kierowania otrzymało zgłoszenie o zawaleniu się konstrukcji dachu w miejscowości Radzików numer 48. Doszło do zawalenia się dachu w opuszczonym budynku gospodarczym pod wymienionym adresem. Na miejsce zostały zarozponowane dwa zastępy straży pożarnej, w tym jeden OSP z Łagiewnik. Po przejściu na miejscu strażacy niezwłocznie dokonali przeszukania tego obiektu pod kątem osób ewentualnie poszkodowanych. Użyto do tego celu kamery termowizyjnej, przekopano kilka miejsc. Okazało się, że na szczęście nic nikomu się nie stało, opuszczony obiekt nie był użytkowany i żadne osoby nie zostały w wyniku tego zdarzenia ranne. Działania polegały w dalszych czynnościach na zabezpieczeniu miejscu zdarzenia oraz przekazaniu tego miejsca właścicielowi, który jest zobowiązany to zawalenie zgłosić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i tam już dalsze czynności zostaną podjęte.